Mam nadzieję, że coś Panią w głowach zostało po naszym ostatnim spotkaniu. Widzę, że część twarzy jest już znajomych z poprzedniego wykładu. Czy chciałabym tylko, żeby te Panie, które piją tyle wody, ile powinny według tego obliczenia, co podawałyśmy, której z Pań udaje się w ciągu dnia wypijać tę ilość wody? Ja. Tak, super. Mnie się rozumiało w tygodniu. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, jedziemy raz, jak było bardzo gorąco. A teraz te Panie, którym się nie udaje jeszcze, a były na ostatnim wykładzie, proszę powiedzieć, czy jest, bo ja niby teraz zapytałam o to, że pełną ilość, ale czy jest jakaś zmiana? Czy udaje Wam się pić troszeczkę więcej niż w poprzednim, Czy zwracacie na to Pani uwagę? To teraz tak, mam prośbę i jednocześnie zadanie domowe dla Pań, dla Waszego własnego zdrowia, żebyście Panie, te, które jeszcze nie piją tej ilości wody przynależnej, żebyście Panie założyły sobie, że przez najbliższy tydzień pijecie o jedną szklankę, czyli 250 ml wody więcej niż do tej pory. W następnym tygodniu kolejne 250 dołączacie, czyli to będzie już pół litra wody więcej niż było wcześniej. I tak co tydzień zwiększacie o tą jedną szklankę wody do momentu, kiedy osiągniecie tę swoją przynależność ilość wody i później już będzie prościej. Jakie są metody na to, żeby nie zapominać o wodzie? Bo często to jest tak, a ja miałam dobre intencje, ale później wyszło jak zwykle. Jakie są sposoby? Prawie każda z Was w tym momencie nosi telefon komórkowy. Budzik w telefonie komórkowym praktycznie każdy mi jest. Sygnał, który nie kojarzy się Panią z budzikiem, nie kojarzy się z telefonem, że ktoś dzwoni, taki zupełnie inny, ustawić sobie, żeby dzwonił co pół godziny. I co te pół godziny, wtedy będziecie sobie przypominać, że chociaż te 2-3 łyki wody, że chociaż te 4 łyki wody. I jest szansa na to, większa niż mniejsza, że będziecie Panie do tego sięgały, bo trzeba wyłączyć, to już włącza się myślenie. Bo my często chciałybyśmy coś zrobić, ale później zapominamy, bo jesteśmy w ferworze zajęć. Przecież trzeba okna umyć, firanki zmienić, dzieci nakarmić i tak dalej, i tak dalej. Tych obowiązków jest i łatwo mówić o wodzie, a później trudno to zrealizować. Także taka mała podpowiedź co do wody. Czy jest ktoś tutaj z Państwa, kto ma kłopot w ogóle z piciem wody, że nie lubi wody, nie jest w stanie przełknąć wody? Czy mamy tutaj taką osobę? Nie, na przykład nie lubię wody. Dobrze. Teraz tak, znaczy to nie jest dobrze, ale zdarza się i powiedzmy na początku może to być trudne. Jakie sposoby możemy zrobić, co możemy porobić, żeby to nie była woda, a nie przeszkadzało nam, że dodajemy jakieś rzeczy do picia wody? Mamy czas, kiedy miętę w ogródku ma prawie każdy. Wrzucić, roznieść w ręce listek mięty, dodać. Już zmienia smak troszeczkę, czy już nie jest to woda i jednocześnie możemy wtedy łatwiej wypić, jeżeli ktoś ma problem z piciem samej wody. Dodanie cytryny, soku z cytryny do wody również jest ciekawym rozwiązaniem. Macie Pani w ogródkach, kończy się co prawda sezon na czarną porzeczkę, ale teraz się jagody zaczynają, borówki, maliny. Nie robimy kompotów czy soków, bo wtedy już nie możemy traktować tego jako wody. Ale wrzucamy takie surowe owoce do dzbanka i zalewamy wodą. Nasz mózg rejestruje wtedy, że my nie mamy wody, tylko coś innego i automatycznie inaczej nam smakuje. Troszeczkę tego aromatu przejdzie, one nie dadzą nam kalorii, bo one tylko sobie są. One są tak naprawdę ozdobnikiem bardziej niż rzeczywistym czymś, co wpływa na strukturę wody, ale już jest nam łatwiej, bo mamy kolorowo. A nasz mózg rejestruje kolory jako coś przyjemnego, wobec czego chętniej sięgniemy po wodę. Także można troszeczkę nasz mózg oszukiwać w pozytywny sposób dla nas samych. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy troszeczkę bardziej weszły głębiej w to, o co chodzi z tymi węglowodanami, cukrami, białkami, bo ostatnio sobie mówiłyśmy tak ogólnie, żeby to spiąć. Natomiast teraz chciałabym, żeby Panie umiały, odkryły sobie możliwość komponowania sobie posiłków.
Nie będę mówić o jakiejś jednej konkretnej diecie, dlatego że sami pani wiecie, że dieta to jest odżywianie, to nie jest odchudzanie. Żeby nie mylić słowa dieta, które zostało przypisane niestety odchudzaniu, ale dieta to jest odżywianie. Czyli to, co jemy na co dzień, nieważne co jemy, to jest dietą. I teraz, nieważne czy dieta jest dietą jakąś stricte z szablonu, przepisaną przez dietetyka, czy skomponowaną przez panie, czy znalezioną w internecie, to zawsze to będzie jakiś sposób odżywiania, czyli dieta. I podejrzewam, że gdybym tutaj zaczęła z paniami dyskusję, to przynajmniej bym miała 5 różnych teorii na temat tego, jak należy się odżywiać. Może zacznę od takiej bardzo podstawy, czyli to, co od iluś lat dietetycy uważają za podstawowy sposób odżywiania. To jest łączenie białek, węglowodanów, tłuszczu w odpowiednich proporcjach. I według nich my potrzebujemy przede wszystkim białka, które jest pod zapotrzebowaniem w gramach na kilogram masy ciała. Czyli jeżeli weźmiemy osobę i jej wagę, to liczymy to razy 0,8 g i wychodzi nam, jakie mamy zapotrzebowanie na białko na dzień. Czyli jeżeli będziemy mieć osobę, która waży 50 kg, to 5 razy 8 to jest 40 g białka, to jest tyle, ile potrzebujemy na dzień minimalnie, żeby zdrowo żyć. Ale to jest minimalnie. Teraz panie, które potrzebują schudnąć, będą potrzebowały tego białka więcej. Dlaczego tak się dzieje? Tutaj w grę wchodzi bardzo prosta matematyka. 1 gram białka to jest, czy ktoś wie ile kalorii? 4. Super. 4 kalorie. I teraz tak, do tego, jak przyjmujemy 1 gram białka, dostarczamy do organizmu 4 kalorie. A ile potrzebujemy kalorii, żeby to białko przetworzyć w organizmie i żeby przeszło nam w energię lub budulec? 17,5. Czyli jeżeli od 17,5 odejmiemy 4, to mamy na minusie 13,5. Stąd bardzo duża popularność diet białkowych, bo jak się najemy białka, no to, a nie będziemy jeść niczego innego, to zawsze będziemy na minusie. I możemy jeść, a spalamy. Tylko że to jest bardzo niebezpieczna dieta i diety białkowe są dietami bardzo groźnymi dla naszych nerek przede wszystkim i również dla układu krążenia. Dlatego prosiłabym, żeby panie pomyślały o tym, o odżywianiu jako o swoim zdrowiu i wtedy będziecie panie inaczej patrzyły na dietę jako odżywianie. Także diet białkowych, jeżeli patrzymy przez pryzmat zdrowia, nie stosujemy. Dlaczego to białko jest też dla nas istotne? Jak ostatnio wspominałam panią, białko buduje nasz organizm, jest podstawowym budulcem, czyli nasz organizm nie byłby w stanie bez białka funkcjonować. Osoby, które są w okresie rekonwalescencji, czyli często się zdarza, że macie panie w rodzinach osoby, które są po chorobach, są po jakichś zdarzeniach wypadkowych, gdzie były wizyty w szpitalu, to wtedy to zapotrzebowanie na białko zwiększa się o 20%. Także proszę to wziąć zawsze pod uwagę. Oczywiście musimy uwzględnić jeszcze kwestie medyczne, czyli osoba ze zdrowymi nerkami, bo jeżeli mamy osobę pod opieką nefrologa, no to będzie inaczej. Ale mówimy, może załóżmy, że my będziemy tutaj mówić o osobach, które mają zdrowy organizm, bo gdybyśmy zaczęły patrzeć na każdą jednostkę chorobową, to byśmy tutaj przez rok nie wyszły i panie dietetykę by musiały zaliczyć ze mną tutaj razem. Także weźmy pod uwagę, że jesteśmy ogólnie patrząc zdrowe. Jakie białka są dobre? Jakie mamy białka? Czy ktoś się podzieli swoją wiedzą na temat tego? Zwierzęce, roślinne. Super. Czyli białka dzielimy na zwierzęce i roślinne. Czy możemy powiedzieć, że któreś są lepsze, a któreś są gorsze? No chyba nie. Są jakie? Lepsze, lepsze, nie ma. I tutaj zdania uczonych znowu są podzielone. Dlatego zadałam to pytanie, bo to pytanie jest trochę podchwytliwe. Czyli ostatnio dosyć dużo jest publikacji na temat tego, że białko zwierzęce nam szkodzi.
Z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że my w swojej diecie za dużo białka zwierzęcego używamy. Jeżeli będziemy go używać tyle, ile nam się przynależy na wagę ciała, to ono nie będzie nam szkodzić, ponieważ ono będzie w porównaniu z warzywami, które nie zakwaszają, z innymi rzeczami, będą się równoważyć. Ale jeżeli potrzebowalibyśmy odkwasić organizm, to wtedy rzeczywiście to białko zwierzęce nie jest dla nas korzystne. Ale przy normalnym sposobie odżywiania możemy stosować białko zwierzęce i białko roślinne. Jak ono powinno wyglądać w proporcjach naszego odżywiania? Najlepiej, gdyby było 50 na 50%. Czyli mamy 50% w naszym odżywianiu białka zwierzęcego, a białka roślinnego. Czyli jeżeli do obiadu bierzemy fileta z kurczaka i bierzemy go 10 deko, 10 deko fileta z kurczaka ma w okolicach 20 gramów białka, to warto by było, żeby w pozostałych posiłkach było białko roślinne. A gdzie znajdujemy białko roślinne? W jakich produktach? Czy ktoś umiałby powiedzieć? Strączkowe. Tak, strączkowe zawierają bardzo fajną ilość białka. Gdzie jeszcze? Soja to też rośliny strączkowe. Ale mamy jeszcze pseudozboża, czyli teraz bardzo modna quinoa, bardzo modny amarantus. Polecam Paniom wchodzić do sklepów i szukać nowości, bo te nowości są bardzo stare i nie są nowościami, tylko my nie wiedziałyśmy o nich. I są mniej... Amarantus. Tak, amarantus. I amarantus jest bardzo fajną przekąską dla dzieciaków, ponieważ jest w formie też między innymi takiego... To jest białko, tak? Ma białko. Zawiera dosyć dużo białka, tak. Ma formę taką jak, na pewno znacie Panie, ryż dmuchany. To amarantus ekspandowany to jest też w smaku podobny, tylko jest taki drobniutki. I dzieciaki mogą sobie na przekąskę to jeść, a nie mamy wtedy niczego szkodliwego. Także Gdzie mamy w słoneczniku też jest, ale przede wszystkim tam mamy tłuszcz, tak. Jeśli chodzi o nasiona, to przede wszystkim tłuszcze. Kasze też zawierają, kasze, ryż, makaron. I teraz tak, czy uważamy te produkty za produkty białkowe czy węglowodanowe? Tak. Te produkty używam, tylko ja teraz chcę, żebyście Pani włączyły sobie myślenie, gdzie znajdziemy białko, a niektóre rzeczy są tylko białkowe. Czyli to są rzeczy głównie węglowodanowe. Jak to sprawdzamy? Tam, gdzie więcej kalorii w danym produkcie mamy z węglowodanów i przewyższa ilość gramów węglowodanów niż białek, to są produkty węglowodanowe z zawartością białka. I na przykład taki makaron będzie miał od 8 do 11 gramów białka na 10 deko, ale będzie miał 65-70 gramów węglowodanów, czyli to jest produkt węglowodanowy z jakąś zawartością białka. Bardzo polecam, jeżeli Panie korzystacie na co dzień z internetu, a chcecie się pobawić i posprawdzać sobie, co ma ile i w jakiej ilości, jest strona internetowa ileważy.pl i tam macie Panie w łyżkach, w szklankach, na 100 gramów przeliczone, jak się podoba, przeróżne produkty. I można sobie posprawdzać, zrobić sobie na przykład taki zapis jednego dnia, jak jadłyśmy i posprawdzać, ile nam wyszło tego białka, ile nam wyszło węglowodanów, tłuszczy. Także to jest ciekawa, prosta forma, bo dla każdego nie ma tam żadnych wyliczeń wielkich, matematycznych, tylko jest to podane jak na tacy. Dobrze, jeśli chodzi o białko zwierzęce, to białko gdzie mamy? Może zacznijmy od tego, gdzie mamy dużo białka w zwierzęcych? Mięso, tak. Biały ser. Paruch, tak. Teraz tak, jeśli zacznijmy od tego, gdzie mamy dużo białka. Dużo białka mamy w mięsie, w rybach, w serze białym, w serze żółtym, w twarożkach różnego rodzaju. Natomiast jeśli chodzi o mleko, jogurty, kefiry, to tam mamy mniej mleka. I tak przykładowo, na 100 gramów kefiru
będziemy mieć około 3 gramy białka. Na 100 gramów jogurtu naturalnego będziemy mieć w zależności od jogurtu od 3,5 do 4,5 grama białka. W mleku podobnie. Natomiast mówimy o 100 gramach, a w 100 gramach mięsa drobiowego będziemy mieć 20. Czyli widzicie Panie różnicę, prawda, w zawartości białka na ilości gramów. Jeżeli chcemy zadbać o swoją dietę, to warto patrzeć, co ile przy okazji ma kalorii. Czyli jeżeli ja wiem, że szukam produktu białkowego i mam do zjedzenia, wybiorę sobie albo kaszę, albo wybiorę sobie na przykład cieciorkę, dajmy nawet roślinne białko, to w kaszy na 100 gramów, która będzie miała podobną kaloryczność co cieciorka, będę miała 8-9 gramów białka, a w cieciorce 22. Czyli na korzyść cieciorki, tak? Jeżeli wybiorę sobie mięso, czyli będę chciała zjeść sobie na obiad rybę, to wiem, że w rybie mam od 17 do 25 gramów białka, a znowu, jeżeli to będzie spaghetti bez mięsa, to tam będę miała 360 kalorii i to będzie 10 gramów białka lub 11, jak będzie dobry makaron wysokobiałkowy, a tu będę miała w rybie około 120 kalorii, czyli 1/3 z tego. Jednocześnie będę miała dwa razy więcej białka. Także tutaj jest kwestia manewrowania. My jesteśmy nauczeni jeść głównie węglowodanowo. Makarony, pierogi, wszystkie rzeczy mączne. Warto by było troszeczkę zmienić swój sposób odżywiania, żeby te węglowodany, zwłaszcza te w postaci mąki, były w mniejszym stopniu w naszej diecie. Jeśli chodzi o węglowodany, przejdziemy teraz z białek do węglowodanów. Jeśli chodzi o węglowodany, to w czym mamy węglowodany? To jest bardzo duża grupa. Powiedziałyście Pani już, że mamy kaszę, ryże, makaron. Co jeszcze? Pieczywo, czyli wszystko co z mąki. Mąka to jest węglowodan, czyli wszystko co z mąki przetworzymy też będzie węglowodan. Wszystkie warzywa różne i te też są. Owoce. Owoce, super. To jak owoce to i... Warzywa. Tak. I błonnik. Też jest węglowodanem, o tym wspominałam ostatnio. I teraz tak, jeśli chodzi o ciastka. Kojarzycie Pani ciastka jako węglowodany? To jeszcze chciałabym przy okazji powiedzieć, że tam jest bardzo dużo tłuszczu. I to tłuszczu utwardzonego, który jest bardzo niekorzystny dla nas, blokuje gen, który się nazywa genem P53, który wprost nas chroni przed nowotworami. Czyli jeżeli chcemy żyć zdrowo, to kupnych ciasteczek unikamy jak ognia. To jest najbardziej szkodliwa rzecz dla nas, dlatego że tam są te tłuszcze twarde, czyli takie głównie margaryny i to jest dla nas bardzo niekorzystna rzecz. Generalnie tłuszcze nie są złe, zaraz do tłuszczu będę przechodzić, ale jeśli chodzi o margaryny twarde, my zawsze na to uczulam i bardzo proszę, unikajcie ich Panie jak ognia u swoich dzieci, u siebie. Sama swoim dzieciom kupię czasem coś słodkiego, bo jesteśmy mięscy, nie? I dzieci nami manipulują jak chcą, ale żeby były proporcje zachowane. Czyli żeby to było od Wielkiego Święta, a nie że w domu są na co dzień słodycze, które niestety nasze dzieci i nas samych też trują. Teraz jeśli chodzi o węglowodany, to już wiemy co mamy w tych węglowodanach. No, proszę mi powiedzieć, co możemy jeść bezkarnie z węglowodanów? Jaką grupę węglowodanów możemy jeść? Warzywa. Warzywa, tak, owoce nie. Jeżeli dbacie Panie o swoją sylwetkę, a macie tendencję do tego, że sylwetka lubi się rozchodzić na boki, tak delikatnie to ujmę, to owoce, pilnujemy ilości owoców. Dlaczego? Dlatego, że owoce zawierają fruktozę, czyli cukier, który nam szybciutko idzie w boczki, bardzo łatwo się wchłania i idzie nie tam, gdzie byśmy chcieli. Owoce są bardzo istotne u osób aktywnych. Jeżeli trenujemy zawodowo, czy mamy bardzo dużą aktywność, czyli na przykład trenujecie Panie chodzenie z kijkami, a później idziecie, jest w Burzynie bieg z Nordic Walking i idziecie Panie przez 2 godziny, a tak intensywnie, żeby czas jakiś zrobić.
to wtedy możecie bezkarnie owoce sobie zjeść. Dlatego, że wy je spalicie. Ale na co dzień, jeżeli dzień jest taki, powiedziałabym, przeciętny, to nie przekraczamy ilości 3 owoców dziennie przy zachowaniu sylwetki i 2 owoców, jeżeli chcemy schudnąć. Ale baba tych owoców? Ja to nie ważę. Dlaczego mówię? Albo jeden owoc, albo jeżeli mamy drobne owoce, to szklanka 200 ml. Nie musimy się tak bawić w gramy, bo byśmy nic nie robiły, tylko siedziały z wagami i ważyły. A jak mamy objętość mniej więcej, to jeżeli to będzie różnica 20-30 kalorii w jeden dzień, to w drugi nam wróci i spokojnie sobie to wyrównamy. Czyli jeżeli mam brzoskwinię, bo się zaczyna sezon brzoskwin, w średniej wielkości to jedna brzoskwinia, jedno jabłko, jedna gruszka. O co chodzi? Bezkarnie kilogram. A winogrona prymbiową. To jest najbardziej najwyższy indeks witaminy. Także wiecie pani już, że owoce kontrolujemy. Warzywa praktycznie bezkarnie. Jeżeli byśmy miały zjeść warzywa tak, żebyśmy przytyły po tych warzywach, to chyba by nam uszami zaczęły wychodzić. Jeżeli ich używamy, oczywiście nie z dressingami, sosami, innymi rzeczami. Bo jaki jest kłopot często w warzywach? My warzywa chętnie jemy, ale jak dodajemy do nich różnego rodzaju sosy. A ile ma jedna łyżka przeciętna, jedna łyżka taka 10 ml, bo teraz nam się łyżki zmieniły, dawno miałyśmy 15-mililitrowe. Te rosyjskie jeszcze, jak przywoziliśmy z Rosji, to miały 20 ml, natomiast w tej chwili przeciętna łyżka ma 10 ml. Ile kalorii ma jedna łyżka tłuszczu płaska? Tak jakbyście pani miały szczelić, że ile? Dużo. 40. Więcej. 100. W okolicach 100 kalorii, między 90 a 100 kalorii. Czyli majonez też czasem nie. A ile ma 100 gramów majonezu? Tak z ciekawości, która z pani wie? Jeszcze 200. Ile? 20 gram ta mówiła łyżka? Nie, mniej. Ale łyżka taka kobieta czy płaska? 20 kalorii płaska łyżka tłuszczu. Kalorii. Ile kalorii będzie miało 100 gramów majonezu? 200. A kto da więcej? A kto da więcej? Nie. Proszę sobie zadanie domowe sprawdzić, żeby nie było, że kłamie. 630 kalorii. 100 gramów. Wobec czego teraz przełóżcie pani na ten słoiczek 340, chyba jest taki średni, nie? Czy 330? Czyli 630 razy 3 plus jeszcze kawałek. Zupełnie sobie tego nie uświadamiamy. A tak lubimy majonez. Także teraz już wiecie pani, że oszukujemy, drogie panie, teraz do sałatek. Dajemy płaską łyżkę majonezu, a resztę jogurtu naturalnego mieszamy, dodajemy przyprawy i oszukujemy. Jogurt naturalny w 100 gramach będzie miał 61 średnio kalorii. Czyli nie 630, tylko 61, 1/10. To są te ukryte kalorie, których my zupełnie nie widzimy, nie wiemy, że one są. I teraz, jeżeli jemy sobie te warzywa, to oczywiście one potrzebują tłuszczu, bo żeby wchłonąć witaminy, są witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i my potrzebujemy tłuszcz. Czy ktoś pamięta, jakie witaminy się rozpuszczają w tłuszczach? Jeszcze jedna. A, D, E, K. K, super. Taki chłopak o imieniu Adek, można łatwo zapamiętać wtedy, że był sobie Adek i on lubi tłuszcz. W każdym razie, co jest istotne w jedzeniu warzyw i tłuszczu? Nie do każdego warzywa w każdym momencie potrzebujemy tłuszcz. Bo jeżeli jemy regularnie, o czym rozmawiałyśmy ostatnio, że regularność posiłków jest potrzebna, to nie jest tak, że nam się wchłonie tylko to, co dodamy do węglowodanów, do tych witamin tłuszcz i wtedy. Ponieważ my trawimy dłużej tłuszcz, trawimy dłużej białka niż węglowodany. Czyli jeżeli w poprzednim posiłku miałyśmy tłuszcze, czy w ciągu dnia zjadamy tłuszcze, to one już nam pozwolą te witaminy rozpuścić. Czyli jeżeli ja kiedyś jestem na jakichś warsztatach z odżywiania,
chrupie sobie marchewkę, albo odchodzi pani. A to marchewka to w ogóle to śmieci, to nie ma co jeść, bo jak pani nie polała tłuszczem, czy nie zjadła do tego żadnego tłuszczu, to i tak się nie wchłonie. To jest bzdura. Ona się wchłonie, jeżeli ja w ciągu dnia tego tłuszczu w innej postaci będę mieć. Ale gdybym chciała rzeczywiście zastosować, że do tej marchewki dodaję tłuszcz, a jestem na wyjeździe i nie mam możliwości babrania się z olejami i innymi rzeczami, to co byście pani zjadły z tą marchewką? Słonecznik, orzech. Tak. My mamy tłuszcz w naturalnych produktach, czyli jeżeli sobie zjem marchewkę, a do tego przegryzę to dwoma orzechami, to mam wystarczającą ilość tłuszczu, żeby w tym momencie te witaminy się wchłaniały. Nie potrzebujemy majonezu. Jest jeszcze jeden produkt, który zawiera bardzo dużo kalorii z produktów tłuszczowych. Często, na szczęście, używamy go trochę mniej niż majonezu. Jaki to produkt? Masło. Masło ma 750 kalorii na 100 gramów, czyli kostka masła to jest 1500 kalorii. Dlaczego to jest tak istotne? Bo powiedzmy, jeżeli ktoś smaruje masłem chleb i robi to nie jakoś drastycznie mocno, to jest ok. Ale jeżeli my pieczemy ciasto i jest takie ciasto co drugi trzeci dzień w domu, wiecie pani, że margaryn nie używamy, bo o tym mówiłam ostatnio, czyli co? Zastępujemy to masłem. I znowu myślimy, no upiekłyśmy takie delikatne ciasto, ono takie puszyste, piękne, to ono takie, jeszcze tylko galaretkę damy i owoce, to one na pewno nie ma kalorii. Ma, ponieważ tam jest kostka masła. Już z samej tej kostki masła będą kalorie. Zrobiłam kiedyś analizę tortu orzechowego, który u mnie w rodzinie uwielbiają. Masa jest orzechowa z śmietanką czy dziestką, no oczywiście jak żeby inaczej. Do tego jest biszkop, no masa oczywiście na maśle. Tortownica 24, średnica 24, 12 kawałków, jeden kawałek 900 kalorii. Tak mniej więcej to wygląda. Także z tym, że to jest rzeczywiście jedno z bardziej kalorycznych ciast, ale chcę panią tak pokazać, jak pewne rzeczy się u nas pokajuzują. Dobrze, jeśli chodzi o to, wracamy do węglowodanów, tłuszczę za chwilkę. Jeśli chodzi o owoce, przepraszam, o warzywa, sałatki typu greckie, czyli wszystkie, gdzie bazujemy na sałacie, dajemy pomidory, oliwki, cebulę, super, możecie panie to robić dowoli. Ale co do takiej sałatki greckiej zazwyczaj dodajemy? Oliwę. Super, czyli sos mamy, winegret, prawda, najczęściej. A co jeszcze dodajemy? Troszkę miodu. Serfeta. O to mi chodziło. Serfeta, ser mozzarella, tego typu rzeczy. Znowu zwróćcie pani uwagę na kaloryczność. Nie znaczy, że nie możemy dodać. Nadają nam smak. Białko nam tutaj z tłuszczem doda smaku. Ale możemy znowu troszeczkę odchudzić. Czyli dodać sera fety mniej, tylko żeby on nadał nam smak, a połączyć go z serem białym. I znowu zaoszczędzimy kalorie. Zwykły ser biały chudy to jest niecałe 100 kalorii. Półtłusty to jest około 122 kalorii na 100 gramów, czyli 10 deko. Feta to jest powyżej 200, chyba że kupujemy fety light, no to wtedy tam się zdarzają chudusta. Ale to i tak jest dwukrotnie przekroczone. Także musimy zwracać uwagę na ilości, bo prawdopodobnie większość z pań tutaj macie zapotrzebowanie na metabolizmu spoczynkowego około 1500 kalorii, plus liczmy to, że macie aktywność fizyczną, czyli nie przekraczacie, podejrzewam, że żadna z pań, która nie pracuje bardzo ciężko fizycznie, nie przekracza tutaj zapotrzebowania na kalorie w ciągu dnia, tylko mówię o statystyce, wiadomo, że nie mogę powiedzieć, że tu pani. To jest około 2000 kalorii, 2000-2100. Nie mówię o odchudzaniu, tylko o zwykłym zapotrzebowaniu. Czyli musimy bardzo mądrze manipulować białkami, tłuszczami, węglowodanami, żeby niczego nam nie brakło, jednocześnie dając te kalorie w takiej konkretnej dla siebie ilości. Także sałatki tak, ale do tej sałatki na sałatę jedna łyżeczka od herbaty na porcję sałaty
oliwy, czy tam właśnie tego sosu winegret. Czyli jeżeli robimy porcję obiadową dla czteroosobowej rodziny, to dwie łyżki tłuszczu w postaci oliwy, oleju dodajemy i to nam spokojnie wystarcza na całą sałatę. A jajka? Jajka. Jajka są świetnym produktem białkowym i białko jajka jest uznane za najbardziej wartościowe po mleku kobiecym, jeśli chodzi o budowę, o strukturę. Mamy to szczęście, że mamy najczęściej jajka swoje, czyli od sąsiadki w ogródku, kury i tak dalej. I jeżeli tylko możecie, panie, to wykorzystujcie rynek lokalny. Jeśli chodzi o jajka, to ta różnica między kupionymi a własnymi jest spowodowana, daje nam kilka powodów, dlaczego warto jeść swoje. Już pomijając szczęśliwe kury i tak dalej, to po pierwsze inaczej karmimy te kury. Dajecie panie to, co akurat jest, jakąś tam swoją paszę, to, co tam w kuchni zostało i to jajko później jest zdrowsze. Druga rzecz, te kury, te jajka są zapłodnione, czyli struktura się zupełnie zmienia, żółtka. Ono jest naprawdę zupełnie inne strukturalnie niż to nawet jajko zero kupione w sklepie. Także zaopatrywać się, mieć u siebie albo zaopatrywać się u sąsiadek. Ja wykorzystuję akurat sąsiadki, dlatego że fajnie nie mieć kura, mieć jajka i wiedzieć jeszcze skąd. Także z jednej strony za płotem, z drugiej strony i wykorzystuję, odkąd mieszkam w Tuchowie, nie kupuję jajek w ogóle. Takich na zasadzie, znaczy kupuję jajka, ale sąsiadek nie kupuję jajek w sklepie. Także to polecam bardzo. Te jajka zostały w którymś momencie zdemonizowane, że cholesterol, że podnoszą poziom. Proszę się nie obawiać jajek. Oczywiście gdybyśmy jedli po 20 jajek dziennie, no to każdemu cholesterol skoczy, ale to równie dobrze jak będzie jadł co innego w takiej ilości. Wobec czego jedzenie jajek typu jedno, dwa jajka w ciągu dnia jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Możemy je spokojnie zjeść. A w żółtku mamy kwasy omega-3, które są nam bardzo potrzebne i są bardzo fajnie wchłanialne. Jaka jest najlepsza forma jajka do zjedzenia, żeby było ona z największą korzyścią dla naszego organizmu? Żółtko było miękkie. Tak, to się nazywa a la mole, teraz tak ładnie, ale nasze na miękko, czyli mamy ścięte białko, alejące żółtko. Także to jest jajko, które najlepiej wszystkie wartości wchłaniamy. Ale wiadomo, że też inne formy, to nie jest tak, że absolutnie już to jest ścieżka i nic nam nie daje. Także warto jajka warto jeść. I znowu, jeżeli panie będziecie pilnować sobie tej kaloryczności, to jest oczywiste, że nie będziecie jeść 10 jajek, bo tam się nam wkomponują dwa. Jedno jajko, no to wiadomo, że od wielkości zależy, ale jedno jajko przeciętnie ma 80-90 kalorii. Także spokojnie możemy sobie pozwolić na przykład na przekąskę, gdzie sobie weźmiemy jajko, kromkę chleba razowego, żytniego do tego z jajkiem i na to na przykład sałatę, albo jeżeli możemy wykluczyć pieczywo, to na przykład sałatkę, gdzie dajemy sałaty, takie a la sałatka grecka, do tego jajka, wtedy już nawet nie musimy dawać żadnego sosu, bo jajka zawierają tłuszcz. No to żółtko zawiera tłuszcz i już mamy wszystko. Białka, węglowodany, tłuszcze w jednej potrawie. Także warto kombinować sobie rzeczami, które mamy. Kolejna rzecz to jest sery wiejskie. Sery wiejskie są mocno tłuszczowe. Wiecie panie, jak wygląda mleko, które weźmiecie od krowy i postoi i ile mamy śmietanki, jak te sery wyglądają. Mimo wszystko, pomimo, że są bardziej tłuste, jeżeli mam kogoś na diecie odchudzającej, to mówię, żeby jadł sery chude, ale jeżeli ma dostęp do serów wiejskich, mówię, zmniejszyć porcję, ale jeść te. Dlaczego? Bo znowu, to jest inny produkt, to jest produkt nieprzetworzony, który ma wartości, którego białka są lepiej wchłanialne i zupełnie inaczej nasz organizm je przyswaja. Także wykorzystywać wszystko, co naturalne, co z własnego ogródka, co jest dostępne tutaj lokalnie. Teraz problem pojawia się z lokalnymi mięsami, czyli z wieprzowinką. Wieprzowina nie do końca jest dla nas dobra. To nie jest tak, że musimy ją zupełnie wykluczyć, ale
troszeczkę przerzućmy się bardziej na chude wędliny, czyli wędliny drobiowe, wołowinę, a mniej wieprzowinę. Wynika to z jej tłuszczowości, dużo większej, a my często nie weźmiemy, nie ograniczamy sobie aż tak ilości, wobec czego jeden przykładowy, jeden, ty mówię nie, o niepanierowanym kotlecie z fileta z kurczaka, czyli taki zrobiony załóżmy na grillu, a karkówka, to może być różnica 500 kalorii. Różnica, nie mówię, że to ma różnica pomiędzy, ze względu na zawartość tłuszczu. Pieczeń powiedzmy ze schabu, ok, od czasu do czasu możemy sobie na to pozwolić, ale niech to nie będzie na co dzień. Jak pani myślicie, takie klasyczne drugie danie polskie, czyli kotlet schabowy, kapustka zasmażana i ziemniaczki, ile może mieć kalorii? Obiad. 1000. Między 1200 a 1500 kalorii. Dlaczego? Znowu wracamy do tłuszczu. Nawet jeżeli mamy schab, który jest chudy, a nie jest to karkówka, to panierujemy go w bułeczce, a później dajemy na tłuszcz. I ten tłuszcz jest wchłaniany do środka i ten tłuszcz daje nam tak dużo kalorii. Bo tam często wchłania się 2-3 łyżki, czyli już mamy 300 kalorii z tego, plus sam produkt bardziej tłuszczowy niż filet z kurczaka. Do tego kapusta zasmaczana, którą zagęszczamy tłuszczem, tak? I jeszcze mąką często. Polecam zmienić sobie, jeżeli chcecie, lubicie Pani kapustę zasmażoną, a macie kłopot z tym, że musicie ograniczyć tłuszcz, jest bardzo fajny sposób na zagęszczenie kapusty zasmażanej. Kto zagęszcza inaczej niż zasmażką? Ziemniaki. Nie chcę robić. Ziemniaki. A jeszcze? Bardzo zmielonym takim na pył. Ryżem, tylko ryż troszeczkę bardziej zmienia smak, prawda? On wtedy troszeczkę zmienia. Ale, a ja teraz powiem Panią jeszcze, to są dobre rozwiązania, natomiast jest jeszcze jedno rozwiązanie, które dodaje nam trochę białka do produktu. Ugotować w tej kapuście 10-12 ziaren grochu czy fasoli. I później zmiksować blenderem i wlać to z powrotem. Bardzo fajnie zagęści, da nam białko, nie da tłuszczu. Także i w zasadzie nie daje smaku. Także można też sobie w ten sposób wykorzystać. Albo zagęścić mąką z ciecierzycy. A kukurydziana, bo ja czasem... Mąka kukurydziana jest najbardziej przetworzoną mąką, poza mąką pszenną, to jest wysoki indeks glikemiczny. Kukurydza sama w sobie ma bardzo dużo węglowodanów. Jest, dlatego traktujemy to na to samo, wychodzi jakby Pani zagęściła mąką pszenną. Dlaczego warto troszeczkę ograniczać tą mąkę pszenną w naszej diecie? Ze względu na jelita. Nasze jelita mają kosmki jelitowe. My jedząc głównie rzeczy bazujące na mące, a jedząc do tego tłuszcze, czyli powiedzmy, że zdarzało nam się nie do końca zdrowo żyć, mamy tak zwaną genetykę garnka, czyli co nasze babcie i mamy wrzucały do garnka, to mamy przyzwyczajenia. Między kosunkami jelitowymi wszystko nam się tutaj pozlepiało. I teraz mamy, żeby to wyczyścić, potrzebujemy nie dorzucać więcej mąki, czyli glandyny, bo chodzi głównie o ten gluten, który jest zawarty w mące, bo on nam powoduje, że tam utrudnione mamy wkładnianie składników odżywczych, a nie wyrzucamy tego, co powinniśmy. Dlatego każda osoba, która ma problem ze schudnięciem, ja zawsze proponuję miesiąc bez mąki pszennej. Nie na całe życie, ale miesiąc wykluczmy mąkę pszenną we wszystkim. Czyli od bułek począwszy, przez pieczywo, które mamy nazwane żytnie, a później się okazuje, że mamy 30% żytniego, a reszta jest pszennego. Przez ciasta, ciasteczka, pierogi, makarony, bo my często myślimy, mąka, no to chleba nie będę jeść. A tam jeszcze mamy dużo, dużo produktów, które są za tą mąką dalej. Także jeżeli ktoś potrzebuje schudnąć albo potrzebuje oczyścić organizm, bo źle wchłania, czuje się zmęczony, moja propozycja jest wykluczyć na miesiąc mąkę pszenną. Ale to nie jest tak, że ja jestem alfą i omegą i wszystkie panie macie to robić, bo ja tak powiedziałam. To jest moja propozycja jako jedno z rozwiązań. Czy słyszałyście panie coś o indeksie glikemicznym?
Słyszałam, ale nie. Mhm. Teraz tak, indeks glikemiczny odnosi nam się głównie właśnie do węglowodanów. Teraz jeśli chodzi o... Mówimy o tym, że produkty z niskim indeksem glikemicznym są produkty, które są dla nas zdrowe, ze średnim jest ok, z wysokim nie jest dobrze. Czyli jak szybko produkt, który zjemy, przejdzie nam w glukozę. I teraz, gdybyśmy wzięli tą glukozę, którą często dawniej się dzieci poiło małe, dawało się im glukozę do picia, to taka glukoza ma indeks glikemiczny 100. I w zależności od tego, czy coś jest niżej, wyżej, to odnosimy, co warto jeść, a czego nie warto jeść. Od razu mówię, bo to my mniej, ale panowie, piwo ma wyższy indeks glikemiczny od glukozy. Ma 110 indeks glikemiczny. Dlatego dużo, wielu panów mają, my to nazywamy mięśniem piwnym. Niektórzy panowie nazywają to kompresorem, ale ja myślę, że to jednak mięśnie piwne. I to jest związane z tym, że ten indeks glikemiczny jest wysoki. Jeżeli byśmy chcieli żyć zdrowo, nie mieć cukrzycy typu drugiego w jakiejś konsekwencji w jakimś określonym wieku, to warto troszeczkę sobie o indeksie glikemicznym poczytać, troszeczkę wprowadzić produktów z niskim indeksem do swojego menu, do codziennej diety. Osoby, które przechodzą na dietę z niskim indeksem glikemicznym i średnim, bardzo ładnie eliminują sobie na przykład cukrzycę typu drugiego. Czyli jeżeli ktoś ma świeżo zdiagnozowaną albo ma zagrożenie, czyli ktoś, już lekarz powiedział, że się zdarzają już cukry podwyższone, ale jeszcze jest możliwość, że nie trzeba leków zażywać, to wtedy zacząć od zmniejszenia indeksu glikemicznego. Co ma niski indeks glikemiczny? Produkty białkowe i produkty tłuszczowe. Produkty węglowodanowe będą miały różnie, czyli większość warzyw na przykład będzie miała niski indeks glikemiczny, czyli możemy jeść spokojnie. Owoce już różnie, czyli na przykład takie winogrona będą miały wysoki indeks glikemiczny, arbuz też, ale już na przykład czerwona porzeczka będzie świetnym rozwiązaniem, bo ona ma niski indeks glikemiczny. Jeśli chodzi o pieczywa, to pieczywo żytnie ma średni indeks, pieczywa orkiszowe, natomiast pieczywo najprościej, im większa mąka, to tym wyższy indeks glikemiczny. Czyli zapraszam panie do zmiany swojego patrzenia na pieczywo. Pieczywo kupujemy ziarniste, jak najbardziej ziarniste i ciemne, tylko nie dajmy się nabierać na karmelizowane. Bo często jest tak, że są dodawane różnego rodzaju dodatki, które barwią, a nie dają nam wartości. Także pod tym względem, dobry chleb ziarnisty, on nie jest brązowy, on jest szary, on jest taki, jakbyśmy podłogę zamietli i dali sobie i jego jedli. Także białe pieczywo niestety nie wpływa pozytywnie na nasz organizm. To jest tak naprawdę wytwór ostatnich 100 lat. Ponieważ kto wcześniej jadł biały chleb? Praktycznie nie było, bo się wykorzystywało całe ziarno. Nawet jeżeli ono było zmielone, to wszystko, włącznie z tymi odrębami, było zużywane, bo było wartością. Teraz to się pozmieniało, wobec czego inaczej patrzymy na świat. Problem jest w pokoleniu najczęściej, bo młodzi ludzie już zaczynają patrzeć inaczej. Natomiast pokolenie, które przeżyło II wojnę światową, ma największy problem, dlatego że im się kojarzy ciemne pieczywo z biedą. Ciemne pieczywo to jest obraz biedy i tego psychologicznie nie jesteśmy w stanie przestawić. Dlatego tak, czarny chleb to jest jednoznaczne i bardzo często się spotykam z tym, gdzie no to już często jest tak, że dzieci tych osób przychodzą do mnie po jakąś poradę, ja mówię, nie zmienicie tego. Tu już jest kwestia zaakceptowania tego, że rodzic tak podchodzi do tematu. Są pojedyncze osoby, które są w stanie się przestawić, ale nie zmieniajmy na siłę osób, które mają lat 80, które mają lat 90, bo to nie ma sensu. Dajmy im już, że tak powiem, dożyć w tej swojej świadomości świata. My zmieniajmy siebie, a nie innych. Nie da się być prorokiem we własnym kraju. Sprawdziłam to, wiem o czym mówię, bo najtrudniej się zmienia nawyki żywieniowe rodziny. Dobrze. Także zadanie domowe kolejne macie panie, wejść sobie w internet, poszukać indeks glikemiczny, a najlepiej produkty
o niskim indeksie glikemicznym i zobaczyć, co Wam najlepiej służy. Jakie produkty. Okaże się, że bardzo dużo Pani możecie jeść. Czy to nie jest tak, że tego nie możemy, tamtego? Tak naprawdę, gdybyśmy wykluczyli właśnie białe pieczywo, kwestie białej mąki plus słodyczy, to możemy dużo. Ale mam dobrą wiadomość. Indeks glikemiczny pozwala nam na jedzenie czekolady, oczywiście z umiarem i od czasu do czasu, dlatego że czekolada ma tłuszcz, który obniża jej indeks glikemiczny. Jakie ciasto możemy zjeść, jeżeli chcemy z niskim mieć średni indeks glikemiczny? To się nazywa myślenie konstruktywne. Biszkopt. Dlatego, że tam mamy białka przede wszystkim, prawda? Mamy jajka. Czyli znowu ten indeks glikemiczny nie będzie wysoki. Także możemy sobie. Ja mam się to problem. Dobrze, teraz. Proszę. A co ze cerkwami? Tam jest dużo jabłek. Dobrze, mamy jabłka. Jabłka nie mają niskiego indeksu glikemicznego, tylko średni, ale jeżeli tam dodajemy cukier. A bez cukru? Można, drogie Pani, jest fantastyczne coś, co się nazywa stevia. Słyszały Pani? Stevia jest bardzo słodka. Zamiast szklanki cukru do ciasta wystarczy dodać łyżeczkę stołową stevii. I macie Panie słodkie ciasto. Ale jest niedobrze. To jest kwestia, nie do każdego będzie pasowało, ale do niektórych tak. Na przykład do czekoladowego będzie pasowało. Podkreśli jego aromat. Jeśli chodzi o owoce, do owoców też można dodawać. Bardzo fajne są, jeżeli Panie lubicie kompoty, ja uważam, że powinno się pić wodę, ale jeżeli lubicie kompoty, warto do kompotów właśnie dodawać stewię, a nie cukier. Dlatego, że wtedy nie mamy kalorii, a mamy słodkie i ona wtedy w kompotach nadaje fajny smak. Co to jest stevia? Stevia to jest roślina. To jest roślinka, która sobie rośnie i ona jest, ma glikozydy, które są bardzo słodkie. Te glikozydy stewiolowe to jest tak naprawdę alkohol jako struktura chemiczna, a nie cukier. Dlatego nie daje nam kalorii, a daje nam poczucie smaku w ustach i jest słodkie. Proszę się nie obawiać, bezpiecznie dzieciom można dawać, to jest alkohol w strukturze, natomiast nie w procentach do ciastek. Także stewią możemy zastępować. Możemy zastępować ksylitolem, przy czym on już ma kalorie, czyli trzeba sobie popatrzeć, jak ten ksylitol możemy używać. Absolutnie nie używamy, i to już taki czerwona krecha, zakazane, nie wolno, aspartamu, słodzików. Słodzik, aspartam, jest to udowodnione badaniami, tylko że niestety w lobby związane, bo to jest bardzo duża ilość ludzi, którzy zarabiają na tym, on jest rakotwórczy. Także jeżeli widzicie Panie, że coś jest zero cukru, to pierwsze co patrzycie, czy z drugiej strony nie ma aspartamu w tle, ponieważ już lepiej zjeść ten cukier niż aspartam. Będzie to zdrowiej dla Pani. Także aspartam w ogóle dla dzieci to już absolutnie, ponieważ to, co się dzieje w świecie dzisiaj, jeśli chodzi o nowotwory u dzieci, to i bardzo często wynika właśnie z aspartamu, który jest w napojach słodzonych różnego rodzaju, który jest w cukierkach, czekoladkach, wszędzie w tej chwili, w takich rzeczach, które kupujemy, jest aspartam. Także cukier brązowy jest, tak. Jeśli chodzi o kaloryczność, to jest tak samo jak cukier, natomiast on nie jest tak zanieczyszczony, czyli jest troszeczkę lepszy w swojej strukturze, ale czy go, no też nie warto, jeżeli byśmy miały jeść cukier biały, a brązowy, oczywiście lepiej brązowy, ale lepiej go ograniczać, czyli nie... Proszę? Ale cukrzycy nie mogą jadać. Jeżeli chodzi o miód, to jest to bardzo zdrowy produkt, ponieważ daje nam też korzyści mineralno-witaminowe, z tym, że jeżeli zawiera kalorie, tak samo jak cukier. Czyli jeżeli mamy osobę, która potrzebuje zmniejszyć kaloryczność, to musimy go unikać. Tak samo ma wysoki indeks glikemiczny, bo jest cukrem. Czyli na te rzeczy musimy zwracać uwagę. Mamy bardzo dużo zdrowych produktów, które niekoniecznie są zdrowe dla nas w jakimś momencie naszego życia.
Czyli jeżeli ja postanawiam zmienić swój sposób odżywiania i nagle patrzę, tu jest w sklepie to jest bardzo zdrowe, to jest bardzo zdrowe. Ale jeżeli zacznę to jeść w nadmiernych ilościach, no to nie będzie dla mnie zdrowie, ponieważ przetworzy się w tłuszcz. Tłuszcz jest tworem aktywnym hormonalnie, czyli zacznę źle wytwarzać hormony i zacznę chorować. Dlatego tak istotne jest, jak przychodzą do mnie osoby, a czy to mogę, czy to mogę, czy to mogę. Może pani, tylko z konsekwencjami. Ponieważ jeżeli mam osobę, która potrzebuje zjeść 1500 kalorii, bo tyle w procesie odchudzania u niej wychodzi, to jeżeli ja jej dam, powiem, że może słodzić cukrem czy miodem 5 herbat dziennie, bo tyle sobie pije, to będzie już dodatkowe 100 kalorii, które niewiele da wartości odżywczych. Ja wolę, żeby te 100 kalorii było w warzywach, albo w owocach, albo w orzechach, które dadzą nam w tej samej ilości kalorycznej dużo więcej składników, witamin, minerałów. Także to jest istotne, zbalansowanie, co jest dla mnie z tego wszystkiego najwartościowsze. To jest proste, a nie proste. Czyli powiedzmy, gdyby to było 3 miesiące, gdzie pani zmieniacie swoje nawyki, po 3 miesiącach już się śmiejecie, że to naprawdę jest banalne. W momencie, gdy są początki, to czasem mamy takie poczucie zamieszania, że tego nie mogę, tamtego nie mogę. Wszystko możemy, ale liczymy się z konsekwencjami tego, co robimy. Czyli jeżeli ja będę jeść 300-gramową czekoladę jako przekąskę, to przecież mogę, nikt mi nie zabroni, ale będę miała tego konsekwencje, no pomijając w wadze i sylwetce, to zdrowotne, dlatego że tam nic zdrowego dla mnie nie ma. No chyba, że to jest gorzka czekolada, to jeszcze trochę tam by można. Ale ten magnez, o którym się mówi w czekoladzie, to trzeba by zjeść naprawdę tej czekolady mnóstwo, żeby ten magnez sobie tam uzupełnić. Także pilnujemy pewnych rzeczy, które się nam opłaca albo nie opłaca jeść. Dobrze, jeszcze o tłuszczach sobie nie porozmawialiśmy, poza tym, że troszeczkę o nich im czarną PR czarny zrobiłam. Tłuszcze są dobre i są bardzo potrzebne. Jeżeli nie będzie tłuszczów, to nie będziemy mogli dobrze funkcjonować, nasz mózg nie będzie funkcjonował. Jaki tłuszcz nam pomaga w dobrym funkcjonowaniu mózgu? W reklamie teraz ciągle jest. W orzechach zawiera, jest zawarte. Tak, ale mi chodzi o strukturę, nazywamy omega 3. Tak. I teraz tak. O co chodzi z tym mózgiem, dożywianiem mózgu i kwasami omega? Bo my kwas omega potrzebujemy do dwóch rzeczy. Do tego, żeby nam się bardziej do układu krwionośnego, żeby oczyszczać, bo on zbiera zły cholesterol i go wyrzuca, ale też do mózgu. Jaką wartość nam daje omega 3 w mózgu? Wiecie panie, co to jest prąd? I mamy prąd w gniazdku i mamy on skądś idzie. Jeżeli mamy prąd, który będzie kilkoma tymi przewodami szedł, bo będzie szedł do jednego gniazdka, do drugiego, jeszcze do światła, to musimy go wyizolować, bo gdybyśmy mieli takie 3 kable, czy tam ileś kabli i one się stykały, to za każdym razem będzie zwarcie i nie dojdzie prąd tam, gdzie powinien. I omega-3 robią nam izolację wokół impulsów elektrycznych w mózgu. Czyli jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci się dobrze uczyły, jeżeli my chcemy, potrzebujemy się uczyć albo mamy jakiś intensywny typ pracy, potrzebujemy omega-3. Udowodniono już, że omega-3 jest bardzo potrzebny na co dzień do suplementacji, czyli w zasadzie my nie mamy już wyboru, bo my nie uzupełnimy tego w składnikach odżywczych. Mamy oczywiście w oleju lnianym, mamy w rybach pod warunkiem, że są z wiadomego źródła, a my wiemy, że to jest ze źródła sklep, natomiast nie ze źródła dobrego. Już tych omega-3 w pożywieniu mamy stosunkowo mało, suplementacja omega-3 jest koniecznością na dzień dzisiejszy. Także proponuję wprowadzić dzieciom sobie stosowanie omega-3 na co dzień. Udowodniono, że osoby, które mają tendencję do depresji, stosując regularnie omega-3 przez pół roku, były badania robione,
przez pół roku była grupa kontrolna, która dostawała placebo, czyli brak leku, ale kapsułki, w których wydawało się, że lek jest, i druga, która dostawała leki. Różnica była taka, to były osoby, które miały choroby z nawrotami, choroby psychiczne związane ze schizofrenią, choroby dwubiegunowe. Osoby, które spożywały regularnie omega-3, miały okresy remisji, czyli brak ataku choroby, potrafił się wydłużyć do kilku miesięcy. Osoby, które nie zażywały, miały te ataki dużo, dużo częściej. Dlatego układ, jeśli chodzi o depresję, układ nerwowy, hormonalny, wszystko się stabilizuje. Dlatego to jest tak istotne. Jakie tłuszcze używamy do smażenia? Olej rzepakowy. Co jeszcze? Smalec. Masło sklarowane, z tym, że trzeba uważać mimo wszystko. Olej kokosowy. Tak, to są trzy rzeczy, na których smażymy. Dlaczego nie smażymy na oliwach? One mają niską temperaturę palenia, czyli przetwarzają się w czynniki rakotwórcze. Oliwy, które są zdrowe na surowo, są niezdrowe, jeżeli używamy temperatur. Także tutaj bardzo fajnie, widzę, że edukacja świetna, także gratuluję wiedzy. Wiecie Pani, na czym smażyć, także olej kokosowy jak najbardziej, smalec jeśli już, z tym, że uważamy ze względu na kaloryczność, i właśnie olej nasz, zwykły olej rzepakowy, jeżeli chcemy oczywiście lepszy gatunkowo czy coś, no to są oleje rzepakowe z wyższej półki, ale nie dajmy się zwariować, nasze budżety też nie są takie, żeby wytrzymały wszystko. Zwykły rzepakowy jest bardzo dobry. Tak, zwykły rzepakowy olej. Istotne jest to, ja myślę, że już to coraz rzadziej się zdarza, ale jeszcze na to uczulam. Nie zostawiamy oleju na drugi dzień, nie zostawiamy do drugiego smażenia. Tam, jeżeli smażylibyśmy drugi raz na tym oleju, to już wytwarzają się czynniki rakotwórcze. Wiem, bo i moja babcia miała taką tendencję, i z rodziny osoby o pokolenie starsze, wynikało to z oszczędności. Nie miały, wobec czego nauczyły się oszczędzać. Jeszcze da się na tym przeznaczyć. My mamy już inną świadomość, mamy dostęp do produktów, wobec czego nie szkodzimy swojemu organizmowi. Zadbajmy o to. Także tak, wiemy, że nam są białka potrzebne, wiemy, że nam są tłuszcze potrzebne, że są węglowodany potrzebne, że jest błonnik, bo o błonniku było ostatnim razem. I te cztery rzeczy nie omijamy niczego. Czyli jeżeli gdzieś postanowiłybyście Panie schudnąć, przytyć, zmienić cokolwiek i znalazłybyście dietę cud, która eliminuje dużą grupę, czyli którąś z tych grup zupełnie eliminuje, to nie jest dieta dla zdrowia. My możemy manipulować tego mniej, tego więcej, ale nie możemy sobie pozwolić na wyeliminowanie wszystkiego, całej jednej grupy, bo to się odbije na waszym zdrowiu. Możecie na chwilę ładnie schudnąć, ale albo będzie efekt jojo, albo będzie wizyta u lekarza, albo jakieś problemy zdrowotne.